Na początku chciałem pogratulować drużynie Sandecji zwycięstwa i Tomkowi. Wygrali, myślę, że bardzo mocno zadecydowało dzisiaj doświadczenie, które jest po stronie drużyny Sandecji. No i w tych takich kluczowych momentach potrafili wykorzystać to właśnie doświadczenie. Na pewno pierwsza bramka, no chyba łatwiej, lepiej się nie da zagrać na szybki atak przeciwnikowi. To jest na pewno bardzo duży nasz błąd. A druga bramka, no to myślę, że powinniśmy tutaj zaprosić sędziego i posłuchać, co ma do powiedzenia, bo myślę, że no takie rzeczy, jeżeli my jesteśmy rozliczani z pewnych rzeczy, to niech też ktoś sędziów rozlicza, no bo to no trochę tak komicznie nawet wygląda. No jest jakiś tam kontakt z zawodników. Zawodnik z Sandecji robi dwa kroki, widzi, że piłka ucieka za linię końcową, kładzie się i sędzia podejmuje decyzję, gdzie jest ustawiony, nie wiem, w 15 metrów od tej akcji czy 10, pokazuje na rzut karny. No, dlatego mówię, no, doświadczenie na pewno drużyny Sandecji zadecydowało w tych momentach, no ale sędziego naprawdę to, no chciałbym, żebyśmy takich sytuacji unikali, bo myślę, że nie był to trudny mecz dla sędziego do prowadzenia, a wykonuje takie decyzje dramatyczne i później weźmy przykład, my strzelamy bramkę, no i znowu doświadczenie Szufryna, kładzie się, rozmawiałem z Szabalą, mówi, że walczyło piłkę, a sędzia, my zdobywamy bramkę, sędzia cofa i pokazuje, że jest faul w ataku. No to naprawdę trzeba byłoby sędziego zapytać i mam nadzieję, że to trzeba to po prostu gdzieś tam poruszyć, bo no, takie rzeczy nie powinny się zdarzać. Sędzia chciał chyba być najważniejszy w tego dnia i chciał się wykazać, a myślę, że jego rola jest całkowicie inna, no bo myślę, że pozytywne zawody z dwóch stron, ofensywnie dwa grające zespoły i Sandecja i Podbeskidzie, wiele uderzeń do bramki, gdzieś wiele akcji oskrzydlających przez środek. Myślę, że taktycznie dobrze się to oglądało, jeśli chodzi o te rozwiązania i w obronie, i w ataku, i w tych przejściach. Gdzieś tam próbowaliśmy w końcówce już zmieniać ustawienia z 1-4-3-3, przeszliśmy na 1-4-4-2, później jeszcze zmieniliśmy na ustawienie 1-4-4-2 w diamencie. Takim, no, kombinowaliśmy, chcieliśmy zdobyć tą bramkę i zdobyliśmy, no, ale niestety no, sędzia pokazał, że dzisiaj jest jakby chciał być ważny, no i mu się to udało, tylko myślę, że te błędy mu nie ujdą na sucho i tak jak nam często trenerom nie uchodzą pewne rzeczy na sucho, no to po prostu też trzeba tych sędziów rozliczać, no bo no, za coś biorą pieniądze, no i za coś są opłacani, no to jeżeli takie rzeczy się robi, no to jest trochę złe, ale myślę, że całe zawody ogólnie, no tak jak mówię, no Sandecja, bardzo doświadczony zespół, wygrała, potrafiła to wszystko wykorzystać, ale ogólnie cały mecz, myślę, że dynamiczny taki mecz, który mógł podobać się kibicom. Ja na pewno nie jestem zadowolony z wyniku, ale z jakby chęci odrobienia tej dwubramkowej straty przez mój zespół jestem bardzo zadowolony i wiem, że jest to dzisiaj też młody zespół, bo czterech młodzieżowców zaangażowałem w ten mecz, do tego dwóch zawodników gdzieś tam, także 9-7. Także myślę, że ci chłopacy mają przed sobą przyszłość, ale na pewno muszą się uczyć na takich właśnie meczach i wiemy, że to doświadczenie trzeba zdobywać, a no, my nie chcielibyśmy, żeby to nas, te błędy nas spotykały. Także dziękuję i jeszcze raz gratuluję, Tomek, zwycięstwa Tobie i Twojej drużynie i mówię, no szkoda, że ten sędzia zaszedł nam tak za skórę i mam nadzieję, że po prostu gdzieś tutaj szef Wydziału Sędziowskiego wyciągnie wnioski i przejrzy to wideo, no bo takie rzeczy nie powinny się zdarzać. Dziękuję. Że zespół Sandecji, tak jak trener też tutaj powiedział, postawił się na doświadczenie, bardzo doświadczony Szufryn, Bućko, Flis, Baran, no ta czwórka tych zawodników bardzo doświadczona, pewnie skutecznie gdzieś tam uprzykrzała życie Szabiemu, no ale myślę, że Szabi oddał, chyba źle pan liczył, bo dwa strzały na pewno zablokowane w pierwszej połowie, po którym był rzut rożny, także to już jest inna gdzieś tam analiza. Do tego no, walczy o piłkę w powietrzu i gdzieś zdobywamy tą bramkę, czyli mógłby gdzieś tam mieć kluczową gdzieś tam taką reakcję w tym. No na pewno wiadomo, że od Szabiego się wymaga, że będzie zdobywał te bramki, ale tak jak powiedziałem, no trener też tutaj powiedział, że postawili się na doświadczenie i to doświadczenie gdzieś, no myślę, że skutecznie dało taki klucz trenerowi, że Szabi nie grał, może tak
dobrze, ale pamiętajmy, że Szabi to też nie będzie taki zawodnik, który weźmie piłkę, minie dwóch, trzech zawodników i zdobędzie bramkę. Na pewno żyje z tych podań, żyje z tego, co zrobi zespół. I na pewno dzisiaj tych sytuacji aż tak dużo nie miał, żeby coś zrobić, ale myślę, że jest to klasowy zawodnik, klasowy napastnik i na pewno w każdym meczu jest po prostu groźny, a nawet taka sytuacja, gdzie nawet tutaj trener przy stałym fragmencie jedno co mówił, to mówił kryjcie 20, także no to chyba oddaje jakby rangę tego, jakim jest zawodnikiem Szabi.